Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Ratchet & Clank 2 Going Commando. Zaczniemy sobie od małej synchronizacji. Dół, góra, dół, góra, dół, góra. Okej. Okay. Rozwalimy tutaj parę skrzynek. Nie było. No i co, jesteśmy dzisiaj na planecie Smog. Wow. Kontrolerze, nie świruj. Nie w takim momencie. Nie w takiej grze. W Soniku możesz mi jeszcze tam trollować, ale... Nie tutaj. Ale okej. Okay. Więc tak, dzisiaj mamy... poniedziałek. Taki najczarniejszy, że tak powiem, dzień. No i... Ratchet & Clank w zamian. Jeszcze chyba po tym, jak... ten odcinek wyedytuję, to chyba sobie wyedytuję od razu Mario. Bo tak, już od razu mamy Mario. Przypomina to takie trochę go... takie... tak trochę Ratchet, tylko że nie. O, dokładnie. Przypomina tak trochę Ratchet, tylko że nie. To jest dobre określenie. Jakby mnie możecie napisać coś na obiad, jak wam minął dzień. Nie to. Bądź co, bądź może może i myślicie, że nie, ale mnie to tam interesuje, jak wam mija dzień. Nie wiem, może ludzie, którzy chodzą do szkoły, czy nie, mieliście dzisiaj jakiś sprawdzian, czy się na niego nauczyliście, czy coś. Jak widzicie, tutaj są takie zwierzęta podobne coś. Właściwie to nie wiem, czy to są zwierzęta, czy to są roboty w końcu. Nie wiem, raczej się kręgu można się wszystkiego spodziewać. Teraz czy ja miałem... aha, syntonoidy. Bo tak się chwilę wahałem, czy... nie! Nie zginąłem. I... don't... die. Niczym MacGyver. Nie zginę niczym MacGyver. W ostatniej sekundzie się obronię. Co mi tak zleciało stąd? LOL. I na 100% jak stąd schodzę, to znowu tak zjeżdżam od wypoczynku w sensie. No. A stąd? A stąd już nie. Dobra, nie będziemy. Nie, nie. Chcę te najdy bronić. Myk. Myk. Ha! 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 Mam coś? Bomby, ale bomby blokka się nie... się nie właśnie jest celem. A, dobra. No, 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 tak mi się akurat od tętego wiał, więc jest okej. Okay. Rozwalimy ich sobie wszystkich i będzie okej. Okay. Jedziemy kontrolować naszą szkołę, więc... co, już tak? Aha, okej. Okay. I wrót. Zginę, zginę, zginę. A jednak nie. Więc może przypomnę, co się ostatnio stało. Otóż... właśnie sam nie pamiętam. Aha, mamy przeszukać całą tą planetę. Mamy przeszukać całą tą planetę. Mamy się ogólnie dowiedzieć, co się stało z Angelą. I... właśnie tyle. Jak na razie. Użyję H-ka Gana. Dokładnie, no nadal jest ten dźwięk, że nie mam amunicji. Nie ogarniam, o co chodzi kompletnie z tym. Nie wiem, też wyjaśnić, że ktoś coś takiego ma w trylogii HD. Bo na bicie czegoś takiego nie ma. Więc... nie. Albo tego nie zauważyłem na bicie, albo jestem głodny. Na pewno to drugi, ale... ale co? Dobra, i tu jest zabawka logiczna, aby się dostać do złotej szybki, która
gdzieś tu jest, tylko nie pamiętam gdzie. Mam dziwne wrażenie, że jest tam, gdzie jest to... A nie, jest tam. Ale tam bądź co będzie, jest łatwo się dostać. No, i tak jest łatwiej na challenge modzie, ale okej. Okay. Nie. Jest ok. Nie tak. Teraz się zastanawiam, czy nie zrąbałem z tym. Tak, zrąbałem, chyba. Zrąbałem, chociaż... A nie, to tak się trzeba tutaj dostać. Okej, okay. Może jednak nie zrąbałem. Niedolce. Ajajajaj. Mam dziwne wrażenie, że jak będę szybszy i skoczę na to co tam się porusza, to może mi się udać stamtąd skoczyć. Że kurde, nie jestem pewien. To jest właśnie ten mankament, że nie jestem pewien. Ajajaj. Tak, wiem, że w Ratchet & Clank dwójce to akurat mój komentarz. Nie wiem, tego komentarza. Mój komentarz ubolewa. No bądź co bądź, w tej grze akurat sporo się myśli. Nie myślcie sobie, że na przykład w Sonicu Unleashed na pewno nie będę miał jakichś takich... że na pewno w Sonicu Unleashed nie będzie zbytnio też taki błyskotliwy komentarz. Już w szczególności w poziomach nocnych. Tam bym się musiał już skupić. W Sonicu 06 też chyba. Chociaż nie, Sonic 06 to nawet taka spokojna gierka. Nie, najpierw tu. Hello. O. I teraz jest ok. I spróbuję być teraz szybciutki. A czyli się nie da, spoko. Chociaż wiem, że jakoś tam kiedyś wskoczyłem. Nie wiem... dupa. Nie wiem, muszę to jakoś... Więc tak, albo mam teraz dwie rzeczy do wyboru. Albo chrzanić tą śrubkę, albo ją jednak zdobyć, ale... W sumie nie chciałbym wybierać drugiej opcji. Pierwszej. Tylko, że kurde, chociaż mógłbym jeszcze tak to zrobić. Doleciałbym? Doleciałbym nawet. Chyba bym doleciał. Więc trzeba to sprawdzić. Kurde, nie. Ale jak zauważyliście, tam też była droga w prawo i... Tą drogę w prawo też muszę zrobić, żeby mógł przejść grę. Więc wiecie. Jeszcze ta planeta się tak szybko nie skończy, tyle wam mogę obiecać. Jest! Dobrze. Dobra, chwila prawdy. Wow. Nie doceniałem helipaka, przyznam. Nie doceniałem go. Teraz pytanie za 100 punktów. Jak ja tam mam wejść? A nie, ja to mam tak zrobić. Ok. Czemu to się tak liczyją te tekstury? Wow, nawet nie doszedłem do tej śruby. Nagrywa się wszystko, nagrywa. Kurde, zaraz 10 minut będzie nagrania. Wow. Aż tak bardzo się krzenie z tą śrubką? Nie mogę wejść. Ale wiem, że że tak powiem, w wersji pierwszoosobowej mam tam bez problemu wejść i nieźle sobie skrócić cały ten hangar. Okej, okay. Easy. Teraz z tym helipakiem to jest na serio łatwe. I nie musimy, że teraz ten airpack jest lepszy. Ja zawsze będę wiedział,
że tak powiem, ja zawsze stawiam na swoje, że helipak jest dużo lepszy. Okej, teraz mam Tetrisa. Oczywiście nie mam ammo do syntenoidu, bo po co? W ogóle to syntenoidy strasznie trudno się te 100% je. W sensie wiecie, o co mi chodzi. I przez to do dzisiaj, gdzież już przeszedłem Ratchet & Clank 2, no tak z 4 razy i starałem się używać syntenoidów cały czas, to do dzisiaj nie mam ich zaupgrade'owanych na lepszy poziom. Serio. Okej, teraz mamy zagadkę logiczną, czyli trzeba zrobić tak. Jak szczerze powiedziawszy, to nie jest to zbytnio trudne. O, easy. Gdzieś to zabierze? Tutaj nas to zabierze. I co? I minigierka. Gdzieś czegoś nie pominąłem? Żeby nie było? Nie. Więc okej. Electrolyzer. Już nie pamiętam Electrolyzer, jakie miał gierki. Okej. W miarę prosta jest, bo to jest na kształt broni. Znaczy ja to tak odbieram, że to jest taki kształt broni. Okej, easy. Za pierwszym razem. W ogóle dziwne jest to, że nie możemy przechodzić. O, bomba! Paść! If you get this message, please meet me on my home world. Just so you know, I found my old ID badge. I'm pretty sure we can still use it to infiltrate Megacorp HQ, but you're gonna have to hurry. Before the protopets completely overrun us! Oh, and sorry for the balloonogram. It was the only thing I could get off this part. We hope you enjoyed your galactic greeting. That Angela is quite resourceful. Yeah, she thinks of everything, doesn't she? She also appears to be in great danger. Więc tak, jak zauważyliście, postanowiłem, że znowu będę milczał na cutscenkach. No tak jest lepiej według mnie. I będziecie mogli zrozumieć, jeżeli rozumiecie po angielsku, więc teraz wam wyjaśnię. Angela nas poinformowała, że jest w wielkim niebezpieczeństwie i musimy ją teraz uratować. No, tak, powiedzmy, że uratować przed protopetami. Okej, okay, lecimy dalej. Tutaj zdobędziemy pewną rzecz taką magiczną. Tak, tak, wiecie, tak w tajemnicy wam powiem. Taką śmiechową rzecz. Tutaj zdobędziemy i później ruszymy na drugą część tej planety, żeby było okej. Okay. Może nawet ten odcinek będzie taki długi, ale na pewno nie będziemy robić dzisiaj dwóch planet, bo szczerze powiedziawszy nie chce mi się. Okej, syntenoidy. Kurde mol! Jak mnie wnerwiają ci strażnicy. Prawie jak w Secret Agent Clank. Tak prawie, tylko że bardziej. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, myk, teraz tamtego niech pokonają. Wow! To było za blisko. To było zdecydowanie za blisko. Dobra. Uff. Emocje sięgają zenitu. Po moim komentarzu tego nie słuchacie, ale na serio, emocje sięgają zenitu. Ile oni już są? No nadal mało według mnie. I nadal nie mam pojęcia dlaczego. Nie wiem, czy jest jakiś mod na to, żeby oni szybciej ekspilić coś. W sensie, że wiecie, za śrubki. Platynowe. Właśnie, to są platynowe, jestem idiotą. Bo ja cały czas chyba mówiłem złote. A tutaj to w raczej klanku jedynce były. Jak na razie nie mówię o następnych częściach, bo na razie jesteśmy przy raczej klanku dwójce, jest okej. No kurde! Ja no muszę szybko uzbierać. Wiecie co, chyba między odcinkami jeszcze pójdę na tą pustynną planetę.
tam sobie trochę po farmie śrubek, żeby kupić zbroję. Ale żeby nie było zbroje, przy was kupię. Dlaczego tu nie ma multiplayera? Ej, ale by... Ale to byłoby fajnie, gdyby w Ratchet & Clank'u dwójce był multiplayer, tak szczerze powiedziawszy. Znaczy, do dupy byłoby, ale fajnie by było tak sobie pomagać na przykład, że... Na przykład mi się skończyła jakaś... mi się skończyła amunicja. I taki na przykład, nie wiem, pomidor nagle by zaczął atakować, a ja bym skoczył po amunicję i byłoby fajnie. To by było fajne. Ale przy bossach to by dopiero było szukaństwo. Na przykład ja się rozpieprzy... O, załóżmy, że gram sobie tak koop z pomidorem. I... pokonujemy bossa. Znaczy walczymy z bossem. Boss mnie zabija. Ja się spawnuję przy wendorze z amunicją. On nadal tam walczy, podtrzymując go, żeby, wiecie, mu życie nie spadło. To właściwie to by było jak... taka logika WoWa, World of Warcraft, żeby nie było. On podtrzymuje go tak, żeby jego życie nadal było takie same jak przedtem. I wtedy ja mu na przykład, nie wiem, przynoszę amunicję i właściwie to jest taki cheating. Ja bym się na przykład celowo zabijał tylko po to, żebyśmy mieli ammo. To nawet byłaby dobra strategia. Zostałem bobca! Wow, wow. To robię tylko parkour, żeby ich omijać. O! Kurde! To było... nieziemskie. Fartem mi się udało. Mogę to przyznać, udało mi się fartem, że akurat ten nanotech mi się upgrade'ował. Bez tego nanotecha sądzę, że raczej bym... zmarł śmiercią tragiczną. Gdzie jest to wyjście? A tu jest, no to okej. Git good. Nie. Nie. Nie, szanie ich, szanie ich, szanie ich. Mam ich głęboko w pupce. Mam ich głęboko w pupce. Wow! Teraz dopiero to zauważyłem. To jest nie fair. To jest nie fair. Żadna ma adwokata. Czy mogę jakoś tak rzucić, żeby ich zraniło? Chyba mogę. Elo? He he! Chodźcie! Chodźcie tu, chodźcie tu. Come on! Ej, mogę ich tak też ranić. Dla mnie okej. Okay. He he! Dobrze, że mam to elektryczną... elektryczną modyfikację do broni, bo... byłoby ze mną źle. Błagam, że żaden mnie teraz nie wyskoczy. No, dziękuję. I to jest pierwsza część... Hypnomatika, którego później złożymy. Jest trzy części... są trzy części Hypnomatika i... musimy je złożyć, żeby... przejść dalej grę. Chyba jasne, co nie? Już się to nagrywa. 19 minut, Boże ludzie, wy będziecie mieli dzisiaj pół godziny odcinek, co najmniej chyba. Muszę się napić. Oczywiście, jak zawsze, jest to woda. Jestem idiotą, bo nie zapisałem na początku. Ale no mam parę tam zapisów, więc mógłbym w najgorszym przypadku po prostu czytać jakiś starszy zapis i po prostu dalej przejść grę.
ale musimy tam teraz wrócić na początek planszy i przejść znowu. I powiem wam, że tu jest glitch na bicie, dzięki któremu, a raczej przez który można się nawet nieźle bawić, przyznam. Zakwitujemy sobie ammo, bo przyznam, że niezbyt dobrze u mnie z tym. 100 tysięcy. Czy przypadkiem teraz mi nie starczy na armor? Ale otóż jest taki trik tutaj, żeby to na końcu swingshota zniknęło. Serio. O kurde. Tylko nie wiem, czy to na PS3 działa, bo jeszcze nigdy mi się nie udało to zrobić, ale... No cóż. Może kiedyś, jak będę 100%ował Ratcheta i Clanka dwójkę, to może się uda. Aha, i by the way, jak tutaj spadniecie w odpowiednie miejsce, to możecie pominąć tą windę. Przydatne jest to do speedrunu, bo ta winda... A nie. Właściwie nie wiem, dlaczego moglibyście to zrobić, ale... No wiecie, zawsze to jest jakaś dawka oryginalności. Zrobicie coś innego niż inni. Okej, okay. Jeszcze vendor. Czy coś jeszcze ma do kupienia? Raczej nie. Lecimy. I przy okazji spróbuję wam pokazać, gdzie jest platynowa śrubka. Nie jestem pewien, czy ją zdobędę, bo ona jest dosyć jedna z takich trudniejszych do zdobycia. Nie, może nie trudniejszych, ale taką dosyć denerwującą do zebrania. Otóż ta platynowa śrubka jest tam. I trzeba to jakoś zrobić, żeby dolecieć. Co niekoniecznie... to powiedzieć... No właśnie. Co niekoniecznie się właśnie udaje, ale ja ją spróbuję jeszcze raz zdobyć. Jeżeli za drugim razem mi się nie uda, to już więcej nie zdobywam. Nie próbuję znaczy. Okej, okay, jeszcze raz. Dobrze, że tu mam continue plan, bo przynajmniej nie muszę znowu leść tutaj. Jak nic, macie dzisiaj pół godziny odcinek ponad. Jeżeli nie 40-minutowy. Więc tak, jeżeli kiedyś... Nie sądzę, że tak się stanie, chociaż... Nie, bo w końcu i tak będą dłuższe planety, ale dobra. Jeżeli kiedykolwiek wyjdzie 50 minut nagrania, albo coś w tym stylu, to nie chcę, żebyście się męczyli z 50 minutami, więc najzwyczajniej w świecie po prostu wam dam w partach. Kurde, nie, no znowu, serio? Ale... Nie, no dobra, chrzanie co, nie chce mi się już. Co z tego, że dzięki temu mógłbym mieć, nie wiem, jakiś chyba mod czy coś do broni, ale nie mam nerwów na to dzisiaj. Może gdyby ta pierwsza część nie zabrała mi aż tak dużo, to mógłbym to próbować aż do skutku. Albo gdybym, nie wiem, robił live streama, to bym próbował aż do skutku to zebrać, ale jakoś ani nie robię live streama. Ani też tamta pierwsza część nie zajęła dosyć krótko. Zajęła 20 minut. Czyli praktycznie cały odcinek robiłem tamtą. O, już się. Dobra, próbuję. Ha! Pewnie nie dolecę jeszcze. O kurde, zaraz będę sobie musiał poradzić mikrofon, bo zaraz mi wypadnie. Ja muszę dolecieć w mniej więcej bezpieczne miejsce. Inaczej to się dla mnie źle skończy. Czy ja tam... dałoby się. Ha! To się nazywa cheating. Normalnie byście musieli tam zabić wszystkich wrogów, żeby tu wejść. Ja teraz sobie cheatowałem. Okej. Jak to mówią, głupi ma zawsze szczęście. I ja mam akurat szczęście do tego, że akurat ten... nie wiem właśnie, co to jest. Ten przewoźnik. Nazwijmy to przewoźnikiem. Akurat teraz zadziałał, przelatywał. Ja sobie tego użyję, żeby pominać całą tą sekcję.
się nie chce. I tutaj przechodzić. I tu chyba nie ma żadnych tych śrubek platynowych. Więc właściwie niepotrzebne mi to do życia. Właściwie to już zgubiłem, czy to tutaj są platynowe, czy tytanowe. Powiem, że tytanowe były w Size Matters i Secret Identity Bank, ale... Ten platynowy to ja już zgubiłem tak kompletnie. Okej, tutaj mamy parę skrzynek. Musimy z tym żyć. Widzicie tego gościa? On z nami będzie gadał. Go ahead. You'd be doing me a favor. So, oh, sorry. It's just I thought you were one of them. Dear. What I'd give for even an ounce of their feral ignorance. A burden often accompanies self-awareness, sir. Living with the abject savagery of one's own kith and kin is quite more than one can bear sometimes. No, the torment of it all. I understand. I too. Am of a series designed to destroy. Oh. In that case, I have something that may interest you. But may I first humbly request a meager few bolts for food? Trochę? 40 tysięcy to dla ciebie trochę? W każdym razie Klang go przekonał, że skoro on też jest z serii, która była stworzona do zabijania, to dlatego dostaniemy od niego coś, ale właśnie musimy dać mu trochę, trochę jedzenia. Trochę! 40 tysięcy. Dobra, masz. Megacorp's wildly popular bioengineered pet. Adorable, non-allergenic, and housebroken, fans of the creature have dubbed it the perfect companion. Between the protopet's surprisingly low price tag and its lightning-fast breeding cycle, there may soon be more than enough protopets for everyone. Darla Gratch, Channel 64 News. The entire population of that planet will be devoured. Unless we get there in time. No, więc innymi słowem, to co widzieliście, to będzie katorga. Ta planeta jest według mnie zbyt trudna. I no, tyle powiem, że będziemy musieli się z nią trochę przemęczyć. Nie jestem pewien, czy w ogóle w jeden odcinek uda mi się ją zrobić. Tu na serio, ja na serio nie żartuję. Nie jestem dobry brać tutaj Klanka i taka planeta to jest praktycznie... Chociaż... No to w każdym razie tej planety na pewno nie przejdę w jeden odcinek. I... Więc praktycznie jako już dobry brać tutaj Klanka zbytnio nie jestem. To ta planeta będzie moim gwoździem do trumny. Uff. Ale i tak musimy tam wpierw polecieć, ale poleciałem tak sobie, żeby było fajnie. Więc tej planety nie będziemy jeszcze dzisiaj robić. W następnym odcinku, tylko tamtą drugą, o której przed chwilą mówiłem. Poleciałem tutaj tylko, żeby nie było zbytniego chaosu tych protopetów. Więc bierzemy tutaj sobie śrubek, więc tak. To by było na tyle w tym odcinku, raczej tutaj Klanka. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Dzięki wam za oglądanie. Na razie, cześć.